Witamy w programie Siatkarskie Zagłębie. Dziś przyjrzymy się przygotowaniom zawodników Kuprum Lubin do nowego sezonu. Z naszą kamerą gościliśmy na treningu przedstawicieli Plus Ligi. Rozmawialiśmy z zawodnikami, trenerem oraz prezesem klubu. Zapraszamy do oglądania. Do zajęć Lubinianie wrócili 8 sierpnia. Od tego czasu siatkarze Kuprum trenują intensywnie 2-3 razy dziennie. Podopieczni George'a Kretu zdają sobie sprawę, że pot wylany na treningach przyniesie efekt w rozgrywkach ligowych. Tak musi być, szczególnie na początku. Jak to mówią, trzeba coś dać od siebie, żeby potem to zaprocentowało. Także no, fajnie pracujemy, przede wszystkim spokojnie, nigdzie się nie śpieszymy i to jest najważniejsze. W drużynie doszło do kilku zmian również w sztabie szkoleniowym. Asystentem George'a Kretu został Marcin Mierzejewski. Drugi trener Kuprum Lubin bacznie przygląda się zawodnikom podczas treningów. Jak sam przyznaje, zajęcia na początku przygotowań do najlżejszych nie należą. No dokładnie, nie jest lekko, ale taki to jest okres, że tutaj trzeba naprawdę przycisnąć mocno fizycznie i chłopaki o tym wiedzą. I to naprawdę ta praca wygląda bardzo fajnie i na siłowni, i na hali, tego jest dużo, ale dają z siebie wszystko i idzie to w naprawdę dobrym kierunku. Do zmian doszło również w kadrze lubińskiego klubu. Jednym z nowych nabytków Kuprum jest mierzący 207 cm wzrostu były zawodnik Jastrzębskiego Węgla Piotr Hein. Na pewno chęć jakiegoś dalszego rozwoju. No tutaj znałem paru chłopaków, znałem trenera, znałem sztab, wiedziałem czego się spodziewać, wiedziałem, że to jest dobre miejsce do tego, żeby się rozwinąć i myślę, że to jest kolejny jakiś tam mały krok do przodu w mojej przygodzie ze sportem. W poprzednim sezonie Kuprum zajęło wysokie 5. miejsce w tabeli Plus Ligi. Obecnie wszyscy zawodnicy twierdzą, że w Lubinie chcą poprawić wynik z ubiegłych rozgrywek. Jak najbardziej, no na pewno chcemy jakiś kolejny mały kroczek zrobić w kierunku strefy medalowej. No nie będzie to łatwe, tym bardziej, że widać, że Plus Liga się chyba jeszcze bardziej wyrównała, zeszło wiele drużyn. No ale co, będzie ciekawie i miejmy nadzieję, że będziemy walczyć i pokażemy na co nas stać, bo mamy na pewno drużynę, która może walczyć z każdym. Na pewno chcielibyśmy, żeby ten sezon nie był gorszy niż poprzedni. No myślę, że na pewno jest to w naszym zasięgu, a myślę, że na pewno możemy się pokusić na coś więcej. Słowa zawodników Kuprum potwierdza prezes lubińskiego klubu. W ubiegłym sezonie zajęliśmy 5. miejsce. Z roku na rok podchodzimy do sezonu w ten sposób, żeby był progres. Czyli każde miejsce powyżej tego, co zajęliśmy w poprzednim sezonie, będzie dla nas sukcesem. Z takim największym sukcesem byłoby oczywiście strefa medalowa i zajęcie miejsca medalowego, ale to przyszłość dopiero pokaże. No mamy nadzieję, że ten zespół, który przygotowaliśmy i zbudowaliśmy na nadchodzący sezon jest na tyle dobry, żeby właśnie przynajmniej tej finałowej czwórce się znaleźć. W nowym sezonie w ekipie Kuprum nie zobaczymy już Marcina Możdżonka. Był już zawodnik lubińskiego klubu, wybrał Asseco Resowiem Rzeszów. Marcin Możdżonek jest takim siatkarzem, którego odejście zawsze będzie ze stratą dla każdego zespołu, gdziekolwiek by się znajdował, więc dla nas na pewno również. Ale staraliśmy się w tym sezonie transferowym, żeby tą stratę jak najlepiej pokryć i myślę, że nam się udało, ponieważ dołączył do nas bardzo fajny, młody, utalentowany, środkowy Piotr Hein i myślę, że będzie godnym zawodnikiem, żeby zastąpić Marcina i uda się tutaj zrobić na środku, uda mu się zrobić na środku fajną pracę. Czy jeśli chodzi o ruchy transferowe, to co sobie założyliście przed tymi nowymi rozgrywkami udało się zrealizować? Tak, zdecydowanie, ponieważ zakładaliśmy tylko kosmetyczne zmiany i faktycznie takie tylko nastąpiły. Założenie było takie, że ponieważ zespół zagrał bardzo fajnie w ubiegłym sezonie i nie chcieliśmy tego zwycięskiego składu zmieniać, albo jeżeli już to w jak najmniejszym stopniu i tak to się udało zrobić. W tej chwili dołączyło tylko do nas 3 nowych zawodników i myślę, że oni będą tym takim doskonałym uzupełnieniem tego, co już mamy, a mamy naprawdę fajną drużynę. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku Siatkarskiego Zagłębia. Na kolejny zapraszamy już wkrótce.